klasa trzecia A ze szkoły podstawowej nr 1 w Ostródzie pragnie pojechać na wycieczkę do Kaczego Bagna. Aby uzbierać brakujące pieniądze, klasa zorganizowała kiermasz. Kiermasz przygotowali rodzice wraz z dziećmi. Mamy piekły ciasta, robiły ozdoby, dzieci robiły kartki z życzeniami, ponieważ chciałam jeszcze powiedzieć, że ten kiermasz odbywa się też pod hasłem Dzień Mamy. Wypieki domowej roboty rozchodziły się jak świeże bułeczki. Nic dziwnego. Takimi smakołykami nie pogardziłaby niejedna cukiernia. Zaangażowanie klasy i rodziców było ogromne. Jeżeli chodzi o zaangażowanie, no to jak najbardziej wszyscy rodzice biorą w tym czynny udział. Co prawda niektórzy nie mogli tutaj być razem z nami i sprzedawać tych oczywiście pyszności naszych przygotowanych przez rodziców. No widać, że sprzedaż idzie bardzo dobrze, ciasta są przepyszne. Sam kiermasz, jak i przygotowania do niego, to doskonała okazja do kreatywnego spędzenia czasu ze swoimi pociechami. Oprócz tego, że są dodatkowe środki, też buduje się pewna społeczność, współpraca. Rodzice i dzieci przy tym się doskonale bawią, dlatego uważamy, że jest to bardzo dobry pomysł. Ja przygotowałam ptysie z mamą i to wszystko. Ja przygotowałam bukiety tulipanów z origami. Ja przygotowałam gofty. Ja z mamą upiekłam pyszne ciasto. My przygotowałyśmy z Zuzią kwiatki, bukiety, ja przygotowałam ciasto. Jeszcze przygotowałyśmy takie właśnie bukiety z kwiatów papierowych i skrepiny. Ale Jula, ty coś przygotowałaś? Ja robiłam z mamą takie szyszki czekoladowe i z ryżu. Ja robiłam z mamą babeczki. Gratulujemy pomysłu i życzymy dobrej zabawy na wycieczce, bo przy takim wsparciu z pewnością uda się spełnić marzenie klasy trzeciej A.